Czy w ostatnim czasie oglądałeś Piękno Pana? Oglądanie Piękna Pana. Co Dawid miał na myśli w Psalmie 27, wersecie 4, gdy powiedział, że chce wpatrywać się w Piękno Pana? W Psalmie 27 jest pewne piękne stwierdzenie Dawida. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Psalm 27, werset 4. Co miał na myśli Dawid, mówiąc o wpatrywaniu się w piękno Pana? Oto, co możemy zauważyć w tym wersecie czwartym? Dawid pragnął oglądać piękno Pana. Paweł, apostoł, mógł mieć na myśli ten werset, gdy pisał w 2 Koryntian 3:18: My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I można też zauważyć, że chwała Pana w 2 Koryntian 3:18 odnosi się do piękna Pana Jezusa. Boże, cudowne zwierciadło jednak nigdy nie przestaje nam mówić, że Jezus Chrystus, nasz Pan, jest tym, który jest w najwyższym stopniu sprawiedliwy. Tak więc w wielkim mesjańskim psalmie o królu natchniony pisarz oświadcza: Serce moje wezbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi, język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Psalm 45:2. Następnie, zwracając się bezpośrednio do tej królewskiej osoby, psalmista przepełnia się uwielbieniem. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi, rozlany jest wdzięk na wargach twoich. Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Psalm 45, werset 3. Należy przypomnieć, że 2 Koryntian 3:18 nawiązuje do czasów, gdy Mojżesz widział chwałę Pana. Za każdym razem, gdy spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem, twarz Mojżesza jaśniała. Musiał nosić zasłonę, ponieważ blask z czasem słabł. W 1 Jana 3:2 Jan powiedział: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Widzenie Pana ma na nas przemieniający wpływ. Zostajemy przemienieni, widząc piękno i chwałę Pana Jezusa w Piśmie Świętym. Ludzie szukają przemiany w niewłaściwych miejscach, w tym w praktykach kontemplacyjnych, narkotykach, zmieniających umysł, ekstatycznych doświadczeniach i ascezie. Pan Jezus jest odpowiedzią, jak rodzę się na nowo? Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa dla życia wiecznego, które On obiecuje wierzącym. Jak stać się bardziej podobnym do Chrystusa? Poprzez oglądanie Jego chwały w Słowie Bożym. W pewnym sensie, im bardziej kochamy Pana Jezusa Chrystusa, tym bardziej stajemy się do Niego podobni.